Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem zwykły Let's Play. I co, zaczniemy sobie tutaj może od złapania pupila, bo dzisiaj jest niedziela noc, a my mamy do złapania właśnie w Nigdylandii. Potem może sobie poklikamy jeszcze troszkę lożki tutaj wieżę, bo myślę, że jestem trochę do tyłu. A następnie, albo jeszcze może przed tym w sumie poszukam sobie troszkę itemków, bo ostatni dzień dzisiaj weekendu epickiego. Wy to oglądacie chyba dopiero w piątek, a ja to nagrywam w niedzielę na zapas. Więc tak, mamy tutaj dwa itemki tylko na punkty życia, o 3%, a potrzebuję takich w takim razie 3, żeby mieć 15%, także sobie ich poszukam. Ale to może najpierw poczekajcie, to była Nigdylandia. Najpierw może sobie znajdę tego pupilka. Tutaj szybko poprzyklikuję tą mawkę. O, jest. Czekajcie, a tu Nigdylandia, dobra. Dobra, na razie zostawię tą mawkę. Jeszcze tutaj mam 5 piwek, to sobie potem po odcinku doklikam. Tutaj sobie złapiemy. I co, jak tutaj stoimy w pupilkach? Jak widzicie, ja tutaj już ataki porobiłem, bo robię zawsze po północy. Nakarmiłem wszystko. Tak jak trzeba. I co my tu mamy do złapania? Przepałka jest w czwartek. To jest poniedziałek za dnia, czyli jutro muszę sobie złapać. Tutaj nic. I tutaj nic. Dobra, no to myślę, że teraz sobie... Tutaj mam te rękawice, to sobie kupię do kibelka. Ogólnie te itemy wszystkie są do kibelka. One tutaj nie mają dobrych run. Ja sobie je po prostu wrzucam codziennie. I... Jeśli wypadnie coś dla pachołków, to ubieram pachołki, a jeśli nie, no to rozmontowuję u kowala po prostu. W ogóle dzisiaj nic nie rozmontowałem. Też ciekawe. Dobra. Poklikamy tu jeszcze tą marynkę. Za stówkę nie mogę, za 25 coś tutaj sobie... No, za wiele do klikania to ja tu nie mam. Nawet za jeden. Dobra. No to co? Poszukamy. Poczekajcie, ustawię sobie siebie. O, mamy już itemek. Niestety wszystkie cechy i zła runa, więc to nas nie interesuje. W sumie możemy wziąć. No i póki co już epików nie bierzemy, tylko czekamy, aż będą właśnie punkty życia. Też w sumie tak myślę, czy nie lepiej gabinetu magii klikać, bo już jednak ze zbrojowni mam dwa itemki do punktów życia. Także nie wiem. No ale zobaczymy. Troszkę tutaj grzybów przepalimy. A jeśli nie pójdzie, no to sobie przejdziemy do gabinetu magii. Czy na wszystkie staty. I niestety bez runki. To nawet jakby była runka, to nas nie interesuje, bo już mamy w klacie. No cóż, no generalnie już ten epik się przebrałem wczoraj. Poklikałem lochów ile mogłem. Jak widzicie, wbiłem 257 level. Tutaj wam pokażę zaraz, jak to wygląda w rankingu, przynajmniej na ten moment. Znaczy na moment, w którym to nagrywam, czyli jakby wy jesteście troszkę do tyłu z tym. O, demonko tutaj, jeśli chodzi o... A, Durina mam tutaj wpisanego do tych... Do podziemi, to sobie go od razu zaatakujemy. Będzie z głowy, 6... Który mamy teraz? 65, a który on ma? 69, dobra, to jeszcze jutro go możemy bić. Potem trzeba będzie zmienić. Dobra, demonka jak widzicie ma 2,61, nie wbił za dużo w ten weekend. Ale no, w sumie pewnie już nie miał co przeklikiwać, ja też już nie mam za bardzo. Nie wiem, gdzie ja do niego tracę te 4 levele. O, tutaj ma punkty życia w ogóle. Zobaczcie, jak trafił. Ma 15%. Ja tyle grzybów wczoraj zmarnowałem i tylko dwa itemki trafiłem. No cóż, dobra, może przejdziemy do tego gabinetu magii. Potek tutaj mam, na razie nie będę wyjmował. Poszukamy tego, jak nie trafimy, no to trudno. Potem zostanie nam 200-300 grzybów, to sobie pójdziemy do... Klepset nie będziemy kupować. Pójdziemy sobie do lochów, po prostu tą wieżę przeklikam, bo wiem, że tam jeszcze mogę trochę. Dlatego, że wieży nie klikałem wczoraj. Wczoraj klikałem tylko zwykłe lochy. O, tam miałem itemek do klaserka, w sumie nie pomyślałem. Wczoraj klikałem tylko zwykłe lochy, żeby z levelem gonić. No, ale wbiłem w sumie 6 leveli tak naprawdę, więc...
jak na wydatek tylu grzybów, bo wydałem ponad 3000 w sumie, to nie wiem, czy 6 leveli było opłacalne. No niestety nie ta runa, co chcemy. O, kolejne, no, też nie ta runa. Te punkty życia czasem się trafią od razu, a czasem po prostu można ich szukać i szukać. Tak samo, nie? W ogóle 12 nam daje premia do złota. Ajajaj. No niestety, jeśli nie trafimy, to trudno. Jeśli trafimy, to fajnie. To jest i tak na wszystkie cechy. Więc nie ma co. W ogóle wyłączyłem dźwięki z gry, nie powiedziałem na początku. Nie ma sensu, mi się wydaje. Wszystkie cechy. Lepiej wstawić sobie jakąś muzyczkę po cichu niż te dźwięki, bo one raz, że mnie rozpraszają, a dwa, to wydaje mi się, że tylko irytują. Znowu tam był itemek do klasera. O, no i znowu. Za szybko klikam, no ale nie chcę też nad tym spędzić nie wiadomo ile. Dobra. Generalnie dzisiaj miał się chyba pojawić poradnik do pupili, ale stwierdziłem, że wykorzystam ten epik, wrzucę sobie odcinek z W37, a poradnik powinien pojawić się w niedzielę, czyli za dwa dni. Tak będę się starał, żeby co dwa dni te odcinki się pojawiały. Zwłaszcza, że jest przyjemny odzew. Także chyba się wam podoba. Jestem trochę cichszy, ale o, punkty życia, super. Za mało złota. A, dobra, jeszcze mam awkę, już się przestraszyłem. Już powiem wam, że na... Poczekajcie. Na W35 się tak wykolegowałem, że sobie miałem podrobić dzisiaj kilka itemów do kibelka, bo tam przebierać się na razie nie ma sensu. I przez to, że nie miałem golda, niestety musiałem sobie odpuścić i będę musiał zwykłe itemy, bo kopalnia mi się rozbudowuje. Także będę musiał zwykłe itemki sobie wrzucać, bo po prostu nie zostawiłem golda, zapomniałem. W ogóle nie pomyślałem o tym. Dobra, poczekajcie, porobimy sobie tu parę questów. Żeby tylko tego golda... Robię pod expa, ale wiadomo, gold też wpada. Można to w sumie... Ile tam? 4 miliony, potrzeba sporo. Ale to dlatego, że jest za sam. Za sam, może być to... Za sam gold. To sobie weźmiemy. Klepsydra przy okazji wpadła. 2 razy 4, 8. Tutaj może być to. Jeszcze jedna misja i powinno być. Tylko powiem wam, że nie wiem, czy mi znowu golda nie braknie. 4 razy 4 to może być. W sensie, czy mi nie braknie awki, żeby to pocisnąć. Ale w sumie w takim razie sobie wierzę, poklikam, jeśli by mi brakło, to wieża dużo golda zawsze daje. To nie ma problemu. Sorki, ale ja tak się skupiam, żeby te misje... Czekajcie, bo nie myślę. Dobra, to będzie najlepsze. Okej, mamy golda. Co my mamy do wiedźmy? Na pierśniki, czyli to sobie możemy rozmontować. Nie patrzę nawet, ile to daje. Okej, bierzemy to. Od razu tutaj sobie zrobimy dziurę. Cyk, to sobie odzyskamy. Cyk. Możemy sobie tam razy, powiedzmy, 3 ulepszyć. Dobra, czyli brakuje nam jeszcze 2 itemków. Spróbujemy jeszcze tutaj jeden wydropić. 500 grzyba nam zostało i znowu pominąłem itemek do klasera. To jest naprawdę, jak mi się to nie trafi kiedyś bez rolowania, to nigdy tego nie zbiorę. A wiecie, to jest itemek do itemka i się zbiera te... Na razie mam 84%, nie jest tak źle, no ale... No ale zobaczymy, jak to będzie, co tutaj mamy na wszystkie cechy. Niestety. O, ulepszona jakość. I zlecimy dalej. Mówię, tak z 200 grzyba zostanie, może 250. No, coś się laguje. To sobie pójdziemy tą wieżę poklikać. I ogarniemy jeszcze, co tam mamy do zrobienia. Jeszcze muszę kółkiem zakręcić, muszę pamiętać. Ale to na spokojnie. Jak się teraz nie uda, to się uda w następny epik, no trudno. Wyciśniemy ile możemy, ulepszona jakość znowu i na wszystkie cechy. Wyciśniemy ile możemy z tego epika.
i zobaczymy, ile grzybów, 380, odporność na zimne, wszystkie cechy. No niefortunnie, niefortunnie. Co tu mamy? Premia do PD. Niestety. To do wszystkie cechy, to już z wyglądu widać. Zawsze, mimo że wiem, że to wszystkie cechy, to zawsze zerknę. Tu co mamy? Premia do złota, to już w ogóle mamy, więc nieważne. Dobra, jeszcze dwa grzybki sobie klikniemy, nic nie wypadło i pójdziemy do zbrojowni te 100 grzybów sobie wykorzystać. Czapka nas nie interesuje, bo w czapce mamy punkty życia. No tak. To powiem wam, że Demonko nie wbił za dużo. Wbił w sumie jeden level, bo przed epikiem miał 260. Tutaj ładnie itemki pozmieniał, ładnie mu runki siadły, wszystko. A tu tylko jeden level. O, to jest w sumie dobra broń. Dobry ma rozrzut. Runka 1% mniej. No podmienimy. Za mało złota. Kurde. Ile ona kosztuje? A mało. Dobra, już się wystraszyłem. Zapominam o tym goldzie. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to. Cyk. I już mamy. Ma dziurę, więc tylko sobie podmienimy i sobie ulepszymy, chyba razy 5 miałem, dokładnie. Dobra, no jeszcze klikniemy parę razy i myślę, że... Dobra, 250 grzybków, nie ma co, kibelek mamy ogarnięty, awkę sobie dokończę, a w sumie mogę dokończyć już na odcinku, niech już będzie, bo zostało niewiele. To sobie dam od razu tego goldzika w staty. Cyk. Możemy wziąć to. Warto jest czasem zostawiać sobie misję 2,5-minutową, bo ona zawsze dużo daje. Czasem daje nawet lepiej niż misja 10-minutowa. No ale tu akurat chyba wolę to jednak. Niech będzie. Trudno, dobra. Karczmy już sobie, znaczy warte możemy sobie już do rana. A ręki na razie nie klikam, bo tu mam mało do wydania. Tutaj mam jeszcze 4 itemki, nie wiem czy ja je zbieram, a nie będę kupował. Tutaj wszystko nakarmione, to już żeśmy chyba patrzyli na początku. Lożki, a w sumie możemy sobie zrobić już akt, powinien nam siąść, bo mało zostało. Pominiemy, dokładnie siadło. Tutaj tak nasze lochy wyglądają. Mówię, lochy to ja wczoraj tutaj przeklikiwałem do oporu, więc dzisiaj tylko się wieżą zajmiemy. Tutaj sobie odbierzemy, mamy dwóch żołnierzy, ten nam daje 0, malutko nam dają, ale zrobimy już, żeby było. Tych surków, jak widzicie, mam problem, mam 13 twierdzę, ale niestety z surkami jest duży problem, już bym mógł to skipować i sobie raszować 15. Profcie od nas z gildii ma już prawdopodobnie 15 salkę, znaczy nie salkę, tylko twierdzę. Teraz zbiera na salkę, także ładnie mu to poszło. Tu ataczki już porobiłem, tu się buduje, dobra. Gildia, o, możemy sobie wyprawę zrobić. Jutro sobie puścimy loch. Natomiast dzisiaj delirium, tu raczej nie wygramy. Więc co, no weźmiemy tych, bo są jedyni, z którymi damy radę, a są wysoko. Poczekajcie, co ja powiedziałem? Chodziło mi, że jutro sobie log zrobimy, bo po epiku dużo osób się wzmocniło. O to mi chodziło. Dobra, tu sobie katapultę możemy załadować. Czatu nie będę pokazywał na wszelki wypadek. Nie wiem, co tam jest. Znaczy teraz to zaczęło migać, bo katapultę załadowałem, ale generalnie nie pokazuję. Portalu zostało mało, to od razu po północy sobie zbijemy. Która jest w ogóle 16 po 23, czyli ok. Tutaj poczta nieistotna. Dobra, kółkiem też sobie już zakręcimy. Plecak pełen. Co o nich na pierśniki? Dobra, czyli to idzie do kowala. Tutaj sobie poskipujemy. Znowu coś do kowala. Dobrze, dobrze, bo zawki na mało itemków poleciało w takim razie. Zawsze awka mi wszystkie te rozmontowania u kowala wykorzystuje, a teraz nie dała rady, więc dobra, mamy 220 grzybków, możemy sobie przejść do wieży. Tutaj mamy pachołki w miarę poulepszane, nieraz itemki mają, znaczy niektóre itemki są już przestarzałe, dlatego właśnie sobie podrobiłem sporo tych na 3 staty.
i jak coś fajnego z nich wyleci po kibelku, to sobie po prostu dam dla pachoła. Tu mam parę gemów na wytrzymkę, chociaż widzę, że nie dużo. To sobie będę musiał na siłę podmieniać. Tutaj oni mają już tylko na swoją główną statę, więc spoko. No i okej, lecimy. Pierwsze, o, poszło gładko. Generalnie ja nie mam miejsca, więc będę sobie te itemy wyrzucał. Ale dla was... A nie, poczekajcie. Teraz dwa mogę rozmontować. Potem będę ewentualnie wyrzucał. Wam nie radzę. Wam radzę je sobie zostawiać, bo dają dużo kryształu i to się przydaje. O, są punkty życia, ale na wszystkie staty niestety. I zobaczcie, to nam by się przydało. No cóż. Dobra, mniejsza z tym. Już miejsca u kowala nie mamy, więc teraz będziemy musieli sprzedawać. Ale tak jak mówię, wam tego nie polecam. Ja to robię w sumie na potrzeby odcinka. Widzicie, sporo tutaj lożków mamy. Znaczy, sporo wieży mamy nieruszonej. Jak to wygląda? No to dużo nam nie da i słaby rozrzut. Także wyrzucam. O, tutaj już jakiś opór, ale padł. Dobra, coś dla maga. Zobaczmy w sumie. To jest ode mnie. Minus jeden. I pancerza trochę, no to nie ma sensu podmieniać. Bałwanka mamy. Bałwanek też padł. Wszystkie staty w sumie mogłem po wyglądzie od razu zobaczyć. Tutaj bez dziury i też wszystkie staty, więc wyrzucamy. Marnuję tej surki, marnuję, ale ja to sobie nadrobię, wiecie, tymi itemkami, co wydropiłem, no nie? A wy jak bardzo nie szalejecie w Epic, to możecie po prostu, znaczy musicie zostawiać te itemki z wieży, ze strefy mroku, po prostu do kowala albo na swoich pachołków. Rękawice jakie? O, no to sobie możemy w sumie podmienić. Zawsze to jakiś guścik drobny. Dobra, i lecimy dalej. Do bloka sobie zrobimy tą twierdzę. Jak widzicie, golda uzbierałem, a się martwiłem. Co jest, nie dało mi temu? Brak miejsca w plecaku. Kurde. Poczekajcie, odświeżę grę. Okej, odświeżyłem grę, już mam ten itemek. Nieraz się to niestety buguje. W ogóle gram na wersji steamowej, bo uważam, że jest wygodniejsza jak dla mnie. Kolejny padł. I znowu nie ma, naprawdę. Chociaż nie, poczekajcie, a może jak coś zmienię? O dobra, jak zmienię ten, to zapomniałem o tym. Dawno mi się to nie działo, powiem wam szczerze. Dobra, teraz dajemy to. No i tutaj już kolega stawia opór. Ale czy on jest do przeklikania? To jest kto? Zwiadowca. Tam mu zostało niewiele. Ale czy my sobie damy z nim radę? Nie wydaje mi się. Chociaż no tam 8 milionów. Dobra, do 50 grzybów zlecimy. Jeśli nie da rady, no to zakończymy ten odcinek. W sumie to ten gold, co wydropiłem, sobie dam jeszcze w staty. Tutaj może dobiję. Do 2000. O, sporo tego golda mamy. Także troszkę to nam wzmocni postać. Dobra, jeszcze. W sumie nie damy rady do 2000. Ale mniejsza z tym. Dobra. I lecimy teraz 90 grzyba na niego. Jeśli nie wyjdzie, to trudno. A jeśli wyjdzie, to fajnie, może się coś odblokuje. Tom 80... O, dobra, padł. Miałem mówić, że tom 80 bym chciał sobie zdobyć wieżę. O, dobry pasek, mocny. Czekajcie, ile mamy grzybów? 95, dobra. Czyli jeszcze tak mówię, do 50 zlecimy tą wieżą. To jest co? To jest wojownik. Z wojownikiem jest w sumie chyba ciężej. To by musiała Kunegunda tutaj podziałać. Jemu zostaje niewiele. Milion mu został, no. Jest do zrobienia. Ojojoj. Dobra, do tych 25 już zjadę. Może padnie. No, dawaj, dawaj. Tak mało mu zostało, dobra.
Ostatnie próby. 3 miliony. 12. Już o jedną za dużo. Dobra. No by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Troszeczkę sobie tutaj ogarnęliśmy postać w ten ostatni, w ostatnią godzinę w sumie epika. Niestety nie udało nam się wydropić tutaj trzech itemków do punktów życia, aby mieć te 15%, ale myślę, że już na przyszły epik będę bliżej 300 levela, to przygotuję więcej grzybków, no i to podropię, żeby już mieć z głowy, bo wiecie, bliżej 300 to już nie będę musiał tak często zmieniać eku, jak teraz zmieniam, bo teraz zmieniam praktycznie co epik, a tych epików trochę było. No nic, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, napisać w komentarzu jakieś pytania lub opinie, co tam uważacie. Dzięki raz jeszcze, trzymajcie się i cześć.